nowy zwierzaczek w naszym ogrodzie, królik baranek, to jest samiczka. Nie kupiłam samca, ponieważ nie było. Króliczki są znacznie bardziej przyjazne od świnek morskich, bardziej ufne i nie są aż tak puchliwe. Mam nadzieję, że uda mi się zaprzyjaźnić z panną króliczką. A jest bardzo ładny króliczek, ma uszka zwisłe. Śliczny króliczek. Ciekawa jestem, czy polubi się ze świnkami morskimi i kogutem. Chodź na liczkę. Deszczowa pogoda, ale chodź, zobaczymy jak tam się. Wygląda na to, że samiczka na razie będzie chodziła chyba sama, ponieważ świnki są naprawdę bardzo puchliwe. Widać, nie są przyzwyczajone, żeby z kimś być, z dziećmi. Nikt je pewnie nie głaskał, nie przytulał i natychmiast uciekają. Natomiast samiczka królika chodzi sobie po zagrodzie, gryzie trawkę, ale do piątku pan powiedział mi sprzedawca, że prawdopodobnie będą zamówione następne króliki baranki i będzie na pewno samiec, ponieważ sobie zapisał. I jak tylko się pojawi samczyk, pojadę kupić jej do pary, bo nikt nie powinien być samotny, każdy powinien mieć parę. Króliczek jest świetny, chodzi sobie w taki deszcz po zagrodzie, że też nie pomyślałam o tym, żeby jednak pierwsze kupić króliki, może różne rasy zamiast na przykład świnek morskich. Ale może świnki się przyzwyczają, gdy będzie jeszcze drugi króliczek i poczują się takie bezpieczniejsze i zaczną wychodzić razem z królikami do zagrody. Pod dachem muzeum jest apartamentowiec dla ptaków i wprowadziły się tam ptaszki. Nie są to jaskółki tak jak chcieliśmy, bo dla nich przygotowaliśmy te gniazda, ale jakieś inne ptaszki, to też jest ważne. Widzę, że u góry na pewno są zajęte dwa, ale na dole pozostałych też widzę, że jest lisianko czy trawa. Bardzo się cieszę, że mamy ptaszki w ogrodzie, są one pożyteczne, chociaż oczywiście niektórzy mówią, że są też jednocześnie niepożyteczne, bo zjadają owoce. No niestety tak bywa, że ptaki muszą się żywić i larwami, i owocami, i różnymi roślinami. No taka jest natura.